Cena wycieczki podwyższono o 10%, a następnie o 25%. Po podwyżkach wycieczka kosztuje 4950 zł. Jaki był koszt wycieczki przed podwyżkami? Nie wiemy, jaka była początkowa cena wycieczki, więc x oznaczymy sobie cenę początkową. Pierwsza podwyżka była o 10%, a następnie kolejna podwyżka była o 25%. Po obu podwyżkach cena wycieczki wynosiła 4950 zł. Zastanówmy się, w jaki sposób zapisać cenę po pierwszej podwyżce. Nasza wyjściowa cena to był x. Podwyższaliśmy x o 10%, czyli do x dodajemy 10% z naszej ceny wyjściowej, czyli z x. Zamieńmy procent na liczbę, czyli dzielimy przez 100, przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Dostaniemy x i jedna dziesiętna xa. Tu mamy 1x plus 1 dziesiątą x, dostajemy 1 i 1 dziesiąta x. W ten sposób uzyskaliśmy cenę po pierwszej podwyżce. Teraz ustalimy wzór na cenę po drugiej podwyżce. Druga podwyżka była o 25%, jednak teraz nie obowiązuje już cena x, tylko obowiązuje cena 1 i 1 dziesiąta x. Czyli będziemy podwyższać tą kwotę o 25% z tej kwoty. Czyli wyjściowa nasza kwota to jest 1,1x. Dodajemy do niej 25% z tej kwoty. 1 i x Wykonamy najpierw mnożenie, czyli 1,1x możemy przepisać. Zamieniamy procent na liczbę, czyli dzielimy przez 100. I mamy 1,1 x. Wykonajmy mnożenie, możemy skorzystać z kalkulatora, czyli dostajemy 1,1 x dodać 275 tysięcznych x. Po dodaniu... Dostaniemy 1 i 375 x. Uzyskane wyrażenie przedstawia cenę po drugiej podwyżce. Jednocześnie cena po drugiej podwyżce jest naszą ceną końcową. Czyli z tego wnioskujemy, że to wyrażenie musi wynosić 4950. Otwórzmy więc równanie. Mamy 1, 375 000 x, to musi być to samo co 4950. Rozwiążmy równanie. Między x naszą liczbą jest mnożenie, czyli będziemy dzielić przed, przez tą liczbę obustronnie. Po lewej stronie równania zostanie nam x, po prawej stronie mamy iloraz. 4950 dzielimy na 1 i 375 tysięcznych. Możemy skorzystać z kalkulatora. Dostajemy 3600. W ten sposób obliczyliśmy naszą cenę początkową. Wynosi ona 3600 zł.